Porozmawiajmy o amerykańskim systemie miar, a dokładnie o używanych w Stanach Zjednoczonych jednostkach długości. Jeżeli chcemy zmierzyć coś, co jest porównywalne wielkością z człowiekiem, to typową jednostką używaną w systemie amerykańskim będzie stopa. I jak pewnie sobie wyobrażacie, słowo stopa jako nazwa jednostki długości pochodzi od stopy nazwy części ludzkiego ciała. Oczywiście każdy człowiek ma inną stopę. Ta stopa, która jest jednostką długości, jest trochę dłuższa niż przeciętna stopa dorosłego człowieka. Ale z pewnością są tacy ludzie, których stopy mają długość 1, mierzoną w stopach. Na pewno zauważyliście, że ludzie mieszkający w Stanach Zjednoczonych mierzą wysokość człowieka właśnie w stopach. Na przykład człowiek trochę wyższy od przeciętnego Amerykanina ma wzrost 6 stóp. Na przykład ten koleś tutaj jest chyba przeciętnego wzrostu ziemianinem, więc jego wysokość to około 6 stóp. I jak widać z tego rysunku, albo jak nie widać, ale jest on wrysowany w kwadrat, to rysunek proporcji ludzkiego ciała stworzony przez Leonarda da Vinci. Łatwo znajdziecie go w sieci. No więc jego wzrost to również rozstaw jego rozpostartych na boki ramion. O, tutaj macie cały rysunek. Oczywiście gaci nie dorysował mu da Vinci. Wtedy nie było w sklepach takich fajnych majtek. Jeżeli chcielibyśmy zmierzyć jakieś mniejsze rzeczy, mniejsze niż ludzki but, jakieś przedmioty, których rozmiary są małą częścią długości stopy, to użylibyśmy jednostki 1 cal. A zależność między stopą i calem jest taka. 12 cali to się równa 1 stopa. Na przykład długość takiej myszy najprawdopodobniej rozsądnie jest zmierzyć właśnie w calach, nie w stopach. Jeżeli to jest przeciętna dorosła mysz polna, to 1 cal to mniej więcej tyle. Ale cal to też całkiem rozsądna jednostka długości do mierzenia wzrostu człowieka, bo bardzo niewielu ludzi jest wzrostu, który można wyrazić w pełnych stopach, czyli w liczbach naturalnych. Najczęściej wzrost człowieka to ileś stóp i jeszcze jakaś część stopy. Na przykład mój wzrost to 5 stóp i 9 cali. Czasem zapisuje się to tak, 5 stóp i 9 cali. 1 apostrof oznacza stopy, a 2 apostrofy oznaczają cale. Czyli jednostki długości o 1 stopień, o rząd mniejsze niż stopa. Ale jeżeli chcielibyśmy zmierzyć coś, co jest znacznie większe od człowieka, to mamy do tego kolejne jednostki, tym razem większe. 1 yard. 1 yard jest równy długości 3 stóp. 3 stopy, każda 12 cali, to oczywiście 36 cali. 1 yard jest równy 36 cali. Yard to typowa jednostka długości służąca do mierzenia długości różnego rodzaju działek, pól i boisk. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszy rodzaj pola to boisko do futbolu amerykańskiego. Typowe takie boisko ma długość od jednego pola punktowego do drugiego równo i dokładnie 100 yardów. Gdybyśmy chcieli zmierzyć jeszcze większe odległości, większe niż boisko, to też mamy do tego odpowiednią jednostkę. Taką jednostką jest 1 mila. Nie wiem, czy wiecie, że wszystkie te jednostki pochodzą ze starożytności. Są strasznie stare, mają parę tysięcy lat. Mila na przykład, z tego co znalazłem w źródłach pisanych, była używana już w starożytnym Rzymie. Wtedy użyto tego słowa po raz pierwszy. Słowo mila ma ten sam rdzeń, co słowo millennium, czyli tysiąclecie. Mille oznacza po łacinie 1000. 1000 stóp w starożytnych żołnierskich butach. W dzisiejszych czasach standardowa mila używana w Stanach Zjednoczonych to 5280 stóp. A gdybyśmy chcieli obliczyć, ile to jest w calach, to wystarczy pomnożyć tę liczbę razy 12. Żeby przekonać się, ile to jest 1 mila, spójrzmy na tę mapę. Tu jest zaznaczona 1 mila. Ta skala i podziałka ma długość 1 mili. A na mapie Manhattanu odległość na przykład stąd dotąd jest równa mniej więcej 1 mili. Jeżeli chcecie mierzyć naprawdę duże odległości, na przykład z jednego miejsca miasta do drugiego, albo odległość pomiędzy 2 miastami, albo nawet średnicę jakiejś planety, albo nawet odległość od Ziemi do Księżyca, to najlepszą jednostką do takiego mierzenia jest mila. Odległość od Ziemi do Słońca na przykład ludzie mówią, że wynosi 93 miliony mil. Jeżeli mówimy o działce, łące czy boisku i chcemy zmierzyć jego długość czy szerokość, to odpowiednią jednostką będzie yard. Jeżeli jeszcze zmniejszymy mierzone długości mniej więcej do wielkości człowieka albo trochę większych niż wielkość człowieka, jak na przykład wysokość domu czy też długość mniejszej działki czy małego boiska, to dobrą jednostką będzie stopa. A jeżeli mierzymy albo małe części stopy, albo przedmioty mniejsze niż stopa, to dobrze będzie posługiwać się calami.